Inicjatorem przywrócenia tej umiejętności była lokalna grupa działania Partnerstwo na Jurze. Najpierw zorganizowano pilotażowe warsztaty takiej koronki. Okazało się, że są chętne do tego, by zgłębić jej tajniki. I tak powstała idea utworzenia koła koronki klockowej i jej odrodzenia na ziemi chrzanowskiej. Zachęcamy do współpracy tutaj miłośników. Również jest propozycja, że mogą być to osoby rzemieślnicy, którzy będą mogli potem wyuczony zawód kontynuować. Warsztaty i zajęcia w ramach koła poprowadzi koronkarka Monika Dąbrowa, która jest jedną z nielicznych znających tajniki tego ginącego zawodu. Koronkę klockową do Polski w XVI wieku sprowadziła królowa Bona. Od pewnego czasu niestety ta sztuka niemal przestała tu istnieć. Właściwie można powiedzieć szczerze, że to są osoby nieliczne, natomiast absolutnie oprócz Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej, która jakby bardziej promuje boską koronkę klockową, czyli związaną z tamtym regionem, na dzień dzisiejszy w Polsce nie istnieją żadne ośrodki, a osób, które zajmują się koronką klockową, jest naprawdę bardzo niewiele. Na spotkanie założycielskie koła przyszło 18 osób, które chcą poznać tajniki tego rzemiosła. Specyfika tej koronki polega na tym, nomen omen, ona się nazywa koronka klockowa, tak naprawdę powinna się nazywać szpulkowa, ponieważ połączenie tych nitek wykonuje się za pomocą takich drewnianych szpuleczek, na które nałożone są nitki i wykonując właściwie tylko skręty i krzyżowania tych nitek można zrobić koronki. Z koronki klockowej można wykonywać różnego rodzaju elementy ozdobne, ale także rękawiczki, wachlarze czy nakrycia głowy. Przykłady takich pięknych prac można było zobaczyć podczas inauguracji działalności koła. Agnieszka Bąk z Chrzanowskiego Muzeum zaprezentowała także wykonaną tą techniką zabytkową atarę z drugiej połowy XIX wieku, która jest w zbiorach muzeum. Efekty pracy pań uczących się koronkarstwa będzie można oglądać także podczas imprez organizowanych pod logo Chrzanolandii. Podczas tych przedsięwzięć kulturalnych będą prezentowane prace efektu koła koronki klockowej pań uczestniczek. Jest więc szansa, że podobnie jak Bobowa, Chrzanów zyska wyróżniający go produkt lokalny. Pierwsze warsztaty koronkarskie już 8 i 22 maja.